ta inwestycja, czyli konkretnie winda, która umożliwi poruszanie się na, w tym układzie pionowym kilku kondygnacji w naszej szkole dla osób, które mogą być na wózku, jest dla szkoły inwestycją niezbędną, stąd i środowisko uczniów, i rodziców, i my oczywiście jesteśmy bardzo wdzięczni staroście, naszemu organowi prowadzącemu, panu staroście Wróblowi, radnym, którzy rozumieją te potrzeby i oczywiście z ich inicjatywy ta inwestycja już właściwie dobiega ku końcowi. Wzbogaci te wcześniejsze, czyli dostęp do toalet dla niepełnosprawnych, co też było pomyślane z troską o uczniów. Przystanek pierwszy. Przystanek drugi. Przystanek trzeci. Czwarty. Piąty. Budowa windy w liceum to jest kolejny etap realizacji programu likwidacji barier architektonicznych w naszych budynkach użyteczności publicznej. Liceum w Konopnickiej, wbrew temu tej skromnej kubaturze, którą widzimy z zewnątrz obiektu, ma aż 5 poziomów i dla osoby niepełnosprawnej ruchowo był to duży kłopot, żeby uczestniczyć we wszystkich zajęciach, które odbywają się w naszej szkole. Stąd ewidentnie była to konieczność, aby pojawił się szyb windowy, który integruje te wszystkie poziomy. Dzisiaj będziemy za chwilkę, za kilka tygodni w pełni przygotowani do tego, żeby uczniowie niepełnosprawni mogli korzystać z edukacji w naszej szkole. Inwestycja kosztowała 350 tysięcy złotych, z czego część środków to środki zewnętrzne z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Już po feriach uczniowie naszej szkoły będą mogli korzystać z windy.